Siemanko, ja nazywam się Grzesiek i dzisiaj przeszukuję te pola. Jest tego sporo. Powiedzmy mało wychodzi. Chociaż są fajne, ciekawe fanty. Może film z tego będzie. 4 ciekawsze. I tyle. Zapraszam do oglądania. Proszę bardzo. Człowiek chodzi, szuka Adolfów, szuka srebrnej monety, nie trzeba polskiego PRL-a znaleźć na bycie. Congratulations. Dziękuję. Takie szczęście. A ty znalazłeś jakiegoś monetka? A ty? Nie. Tutaj, tylko tam. Tutaj chyba z 5 pocisków. No ja też. Pociski mam 2. Nabojów mam chyba 4 czy 5. Tam były, pod tamtym drzewem. Tam pewno było. No i tak, lipa. Wychodzić. A tam w górze też wcale nie jest lepiej. Można tam na tamto przejść. Limburgia, kochana. Jest moniaczek. 1 cent. Jaki ze żarty. Drugi wycieruch, najprawdopodobniej. W samym wierzchem se leżał. Proszę bardzo. Zaczyna padać deszcz. Myślałem, że to jest ta, no, jak to się... No, ale jest druga monetka. Srebrna. Tak, posrebrzona. Usnęła mi srebra. Łyżki kawałek. Nic nie wychodzi, to i lepsza łyżka niż nic. No i liczyłem na monetę, bo sygnał ładny. A to jest ten taki, taka śruba do mebli, którą się wkłada w dziurę i przekręca i ona mocuje meble. Akurat tą stronę. Jakiś medal! Ja chcę to nagrać jakoś, bo wystaje czaderski. Wohohoho. Nie, jakiś z Bogiem. Jakiś Boży. Co to jest? Po jakiemu to napisali? NDSMD. Jaki medal, no nie wyrobię. Nie potrafię tego nawet przeczytać. OBTV, no a co to jest? Po jakiemu to jest napisane? Krzyż świętego Benedykta. Katolickie sakramentalia zawierające symbole i napisy związane z życiem świętego Benedykta z Nursi. Na rewersie znajduje się krzyż z pierwszymi literami wyrazów z modlitwy egzorcyzmu. Osoby wierzące twierdzą, że medalik ma nieść za sobą liczne łaski i błogosławieństwa, a także chronić m.in. przed czarami, otruciem i kuszeniem szatana. Źródło Wikipedia. W sieci natrafiłem również na ciekawy artykuł autorstwa Małgorzaty Borkowskiej. Starszy człowiek chce dowiedzieć się od zakonnic, jak należy zutylizować, a mówiąc po ludzku, zniszczyć medalik świętego Benedykta, zakupiony w tyńcu, a mający na sobie symbole masońskie. Zrozumiałam, że chciał po prostu dowiedzieć się, jaki egzorcyzm należy odmówić, wrzucając coś takiego do pieca w kotłowni. Oczywiście po pokropieniu tego pieca wodą święconą. I jak potem sprawdzić, czy się roztopiło i czy straciło swoją wrogą moc? Przede wszystkim na masonerii nie znam się zupełnie, ani się nią nie interesuję, więc najpierw musiał mi wytłumaczyć, gdzie widzi te symbole. Okazuje się, że znalazł 2. Nad krzyżem widnieją litery PAX, nie zaś IHS. A po drugie, na rewersie jest postać świętego Benedykta między filarami, a to przecież jawna masoneria. Lecę do ziomeczków się pochwalić. Sentia. Ta, człowieku, ale byk. Pak się błyszczy. Ta, no a jak? To jest medal Illuminati, mi się wydaje. Popatrz, jaki wielki. Nie kupiłeś? No, obczaj se! To porzuciłem se, nawet nie wiem, co tam jest napisane na tej. Teraz to już zazdrościsz. Teraz tak. Srebro. Srebro jak tu. Ja cię pierdzielę. Jaki piękny kurde. Pokaż! Odpalaj samochód! Kurde. Ale śliczny. To jest jakiś świąteczny. Ale ja nie wiem, co to jest napisane na tym. To są jakieś skróty, czy...
Po łacinie? Nie. Po łacinie na pewno. To dlatego nie mogłem przeczytać. Jak ty żeś to cholera? No normalnie, wykrywaczem, pik pik i... Pokaż. To ma wycięte. To nie jest srebrne. To jest kowalik. Nie rdzewa będzie, ale... Nie rdzewa, to nie jest srebro. Pokaż mi. Nie, to nie jest srebro. 74. Nie ma żadnego bicia na takim czymś wielkim by było. Chyba, że na rancie jest, ale to nie jest srebro. A ten magnes nie przyciąga? Ale ładny, kurwa. No idę za chwilę poszukać tam jeszcze jakiego może łańcucha. Ale to muszę program pozmieniać na ten. Ty, ale ładna sprawa. No nie przyciąga. Nie, rdzewki też nie przyciąga magnes. No, ale to na srebro by mi biło w co? Srebro by jakoś może zaszło. Ale ładne, kurwa. Świetna sprawa. CS to jest tako PSS Eindhoven. Narodowy. Ładny. Sygnał niski, ale i amoniak. Czy znów medalik? Nie, amoniak. Centówka. W ładnym stanie. No, jakie piękne. Ta duża, nie? No to 2% sobie. Guzik gładki. Coś tu jest chyba, jakaś koronka, co? Mogło być kiedyś coś. Teraz już słabo, żeby było. Mogło być koronka albo i nie, bo jedno przy drugim znalazłem. Bo, no i... No i zetówka. Zetówka na holenderskiej ziemi. Pięknie. Polacy są wszędzie. Proszę ja ciebie. Medal, pieniądz, złota klamra. Panowie, panie. Odjeżdżam. Wszystko tu jest. Już jestem spóźniony, będzie lano. Tomuś, jak będziesz ten, to pamiętaj ani o tym. Zapakuj sobie do bagażnika. Wrzucę do bagażnika, następnym razem będę... Trzymaj się, Tomasz! I pokrowiec jak możesz. Tak jest. I my też się żegnamy. Żegnamy. Trzymajcie się wszyscy. Tak, cześć. Pozdrawiamy Lonego. Pozdrawiamy Lonego. Tak. Gareth górą! Aj, Gareth górą. Gareth górą.